Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Witam serdecznie w piątkowe popołudnie w Lublinie na kolejnym spotkaniu, wydarzeniu organizowanym przez Forum Przyszłości Kultury. Tych wydarzeń mamy wiosną w Polsce kilkanaście. Mają one doprowadzić do zwieńczenia, do pewnej kulminacji, mamy nadzieję, konstruktywnej i politycznie skutecznej jesienią tego roku, w połowie października w Warszawie. Ale dzisiaj rozmawiamy w Lublinie i w dużym stopniu o sytuacji kultury, instytucji kultury, sytuacji społecznej właśnie w Lublinie. Przedstawię uczestniczki i uczestników spotkania. Pani Aleksandra Bożęcka, prezeska Fundacji Strefa Dorastania, która działa na rzecz dzieci i młodzieży w zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pani Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homofaber, które zajmuje się działaniem na rzecz przekształcenia Lublina w miasto otwarte. Rozumiem. Respektujące prawa i wolności człowieka. Dziękuję bardzo za to dopowiedzenie. Pan Dariusz Jachimowicz, który od niedawna pełni funkcję pełnomocnika prezydenta miasta do spraw włączania przez kulturę. Wcześniej był tu związany też z projektem Lublina jako europejskiej stolicy kultury. Waldemar Tatarczuk, wieloletni dyrektor galerii Labirynt, która nas gości. Artysta, kurator i Marcel Andino Welles, niegdyś wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a od niedawna w zupełnie nowej branży założyciel instytucji, organizacji, firmy Młodszy Brat, która zajmuje się rodzinną koordynacją opieki geriatrycznej. Ja się nazywam Iwona Kusz i wspólnie z Zuzą Karcz będziemy prowadzić to spotkanie. Dzisiejsze spotkanie przybierze formę burzy mózgów i będziemy się starać je w takiej formie utrzymać. To znaczy skupimy się na trzech głównych obszarach, no bo to właśnie w tematyce instytucji i kryzysu będziemy się poruszać na samym początku. Potem przejdziemy do tematyki samopomocy i wypalenia, czyli tego, jak odnaleźć się w kontekście no właśnie instytucji, kultury i nie tylko w tych trudnych czasach, a na samym końcu przejdziemy do tego, jak wypracować rozwiązania, praktyki dobre i niedobre, które spotkaliście Państwo w ostatnim czasie, w ostatnich latach. I zanim zaczniemy, chciałabym właśnie krótko powiedzieć o tym, jak to ma wyglądać. To znaczy chcemy skupić się na krótkich wypowiedziach, które będą potem się przeplatały. I na sam koniec poprosimy każdą osobę o wygłoszenie kilkuminutowego podsumowania ze strony każdej z osób o każdym doświadczeniu. Więc możemy powolutku zaczynać, wydaje mi się. Tak, w pierwszej serii chciałybyśmy zapytać o diagnozę sytuacji, w jakiej się znajdujemy. To znaczy, jak dzisiaj instytucje kultury, instytucje społeczne, rozumiem je tutaj szeroko, to znaczy nie tylko jako instytucje publiczne, ale też trzeci sektor, różne formy właśnie organizacji, jak się dzisiaj znajdują w efekcie tych dwóch kryzysów ostatnich lat. To znaczy najpierw pandemii z jej wpływem na relacje społeczne, przede wszystkim i oczywiście ostatnie miesiące, wojna w Ukrainie, napływ uchodźczyń i uchodźców do Polski. Takim pojęciem, kluczem, które się pojawia dzisiaj w wielu dyskusjach, jest pojęcie troski, które z jednej strony, można powiedzieć, próbuje opisać pewne postawy, które dzisiaj się ujawniają, ale też być może instytucjonalizują. Być może jest pewnym postulatem pod adresem tego, jak powinniśmy organizować funkcjonowanie instytucji, może szerzej w ogóle życie społeczne. Pytanie zatem o diagnozę. W jakim miejscu jesteśmy? Widzę, no, widzę od razu reakcję. To jest, tak, to jest dosyć interesujące, że ja to zaczynam, ponieważ nie identyfikuję się jako osoba, która pracuje w kulturze. Pracuję w organizacji, która zajmuje się głównie sprawami społecznymi i gdzieś wokół tego toczy się nasza praca. Do tej diagnozy, którą Panie podałyście, ja bym dodała jeszcze jeden kryzys. Bardzo bym chciała, żebyśmy o nim nie zapominali, czyli kryzys na polsko-białoruskiej granicy, który z perspektywy organizacji i pracujących w mojej działce, czyli organizacji, które pracują na rzecz
przestrzeganie praw i wolności człowieka stały się de facto od sierpnia zeszłego roku także organizacjami, które nauczyły się pomocy humanitarnej, co bardzo nam pomogło przy obecnym kryzysie uchodźczym. Natomiast nie wiem, jak się mają instytucje kultury, mogę powiedzieć o tym, jak się mają organizacje taka jak nasza. To jest tak, że jesteśmy wykończeni. Jesteśmy wykończeni emocjonalnie, jesteśmy wykończeni fizycznie, ale też jesteśmy w takim momencie, w którym z jednej strony bardzo mocno przekształca się cała masa organizacji pracujących do tej pory na rzecz migrantów i uchodźców, uchodźczyń w Polsce. I próbujemy sensownie wykorzystać ten moment, kiedy wszyscy jakoś empatyzują przynajmniej z tymi uchodźcami, którzy pojawiają się na granicy polsko-ukraińskiej. Wykorzystać, to znaczy zachęcić i władze lokalne, i władze centralne zarówno do zmiany obecnych polityk, zwłaszcza jeśli chodzi o legalizację pobytu migrantów i uchodźców w Polsce, jak i wyjść naprzeciw tym nowym wyzwaniom, które my diagnozujemy i wobec których ciągle nie widzimy partnera, zwłaszcza po stronie rządowej, co jest dosyć frustrujące. Natomiast z drugiej strony no widzimy totalny rozdźwięk między tym, co się wydarzało wobec uchodźców w dyskursie publicznym na polsko-białoruskiej granicy i tamtej opowieści, która była pełna rasistowskich stereotypów, a później także rasistowskiego prawa, które weszło do obiegu. I wobec tego, co się obecnie dzieje, czyli tego, co możemy nazwać faktycznie troską, solidarnością, współczuciem, empatią, tym wszystkim, czego zabrakło nam w tamtych dyskursach, kiedy skradając się po lasach i próbując nie być zauważoną przez służby mundurowe opłacane z moich podatków, próbowałam dotrzeć do ludzi i udzielić im pomocy humanitarnej, czyli de facto dać im jeść i pić, a czasami zmienić im obuwie, jeżeli akurat takie mieliśmy. I wobec tej właśnie solidarności i troski, którą widzimy obecnie, pełnych magazynów rzeczy, które część z nich zgniła, bo nie doczekała się redystrybucji i nie poszła w ręce uchodźczyń z Ukrainy. Więc i dodatkowo mamy jeszcze tą sytuację związaną z prawem, które nagle okazało się, że można tak przekształcić, żeby było przyjazne i troskliwe, żeby mogło być takim prawem, które opiekuje się ludźmi, którzy potrzebują tej opieki, ponieważ uciekają z krajów objętych wojną i nijak nie jesteśmy w stanie sobie w jakikolwiek sposób poradzić z tym totalnym dysonansem między jedną a drugą opowieścią, tym bardziej, że w obu opowieściach mamy uchodźców i uchodźczynie ludzi uciekających od konfliktów zbrojnych i prawdopodobnie od bomb, które są produkowane w tej samej fabryce. W związku z czym jest to taka sytuacja, która mocno nas z jednej strony absorbuje, a z drugiej strony mówi nam dużo o społeczeństwie, o władzach, które mamy w Polsce i o takim braku złudzeń. I ja ten brak złudzeń niestety ciągle mam i pewnie moje opowieści dzisiaj będą mało optymistyczne niestety. Także na początek może to. Nie umawialiśmy się na optymizm. W takim razie podkreślę tylko tak, wycieńczenie i radykalna nierówność w dystrybucji troski, jeśli tak można powiedzieć, ale w pewnym sensie mówimy tutaj o różnych ekonomiach społecznych. I o rasizmie. Proszę bardzo. Przedstawiłaś mnie jako wieloletniego dyrektora Galerii Labirynt. Ja rzeczywiście przez 12 lat byłem dyrektorem Galerii Labirynt, ale nie jestem nim już od kilku miesięcy. I te kilka miesięcy, a szczególnie ostatni miesiąc, kiedy byłem poza Lublinem, poza galerią, poza Polską, pomógł mi w skupieniu się nad takimi refleksjami i spojrzeniem na to, co się tutaj dzieje, co się dzieje w instytucjach kultury w ogóle, co się dzieje w Polsce, ale skupię się tutaj na instytucjach kultury. Anna Dąbrowska mówiła, że działa w organizacji społecznej, ale przez jakiś czas, chyba ze 2 lata pracowała właśnie w Galerii Labirynt i była zatrudniona właśnie między innymi głównie po to, aby włączać w działalność galerii osoby niepolskie.
i jakby wiele działań przedsięwzięliśmy w tym kierunku, między innymi takie badania, w jaki sposób w ogóle włączać osoby, szczególnie osoby, które nie mówią językiem polskim, w działalność instytucji. I właśnie te refleksje, które miałem, będąc daleko i patrząc z dystansu, jakby no zupełnie inaczej się widzi jakoś. Bardzo mi to pomogło. I uświadomiło mi to w takiej pełni, że instytucje kultury są w jakimś totalnym kryzysie i nie mają świadomości tego kryzysu. W czasie pandemii, która ciągle trwa, to nie można o tym zapominać. I obecnie w czasie tego gigantycznego kryzysu uchodźczego, który mamy w Polsce i który odpowiedzią są głównie działania ludzi, osób, NGO-sów, chyba bardziej niż państwa, zaczęliśmy myśleć właśnie o tym, w jaki sposób instytucje mogą się odnieść do tego kryzysu, który jest z zewnątrz, ale jakby nie dostrzegają tego kryzysu, który jest wewnątrz instytucji, które ciągle są jednak zapatrzone w siebie, są skoncentrowane na realizowaniu coś, co nazywają programem. I ten program rzadko powstaje w dialogu z odbiorcami, odbiorczyniami czy potencjalnymi osobami, które mogłyby być uczestniczyć w tym programie. I często jakby my jako instytucje, jako osoby pracujące w instytucjach stawiamy się nad takim jakimś takim piedestale i patrzymy z zewnątrz na to nasze otoczenie i chcemy dawać, ale dawać nie pytając to o to, co te osoby by chciały od nas dostać. I odwracamy się od, to jest powszechne, że odwracamy się od osób niezamożnych lub słabo zarabiających w ciężkiej sytuacji finansowej. Raczej z tego, co robimy, korzystają osoby, których byt jest w miarę albo dobrze, albo w miarę zagwarantowany. Odwracamy się od osób z niepełnosprawnościami, na przykład od osób głuchych i przykład tej rozmowy jest takim przykładem tego, przykład jest przykładem tego kryzysu, bo rozmawiamy o przyszłości kultury, ale osoby głuche niestety nie mogą tego słyszeć, bo nie ma tutaj tłumaczenia na polski język migowy. Także one nie są włączone. U nas w galerii pracuje osoba, która jest głucha, no i jakby jej tutaj nie ma, bo nie słyszałaby. No, odwracamy się również od osób nie mówiących po polsku, bo jakby rzadkością jest tłumaczenie na inne języki. To myślę, że tyle jakby tych grup, które wykluczamy, a jednocześnie jakby lubimy mówić o włączaniu, o równości i tak dalej, i tak dalej. Ale no, w dużym stopniu jest to hipokryzja ciągle. Dziękuję. To ja teraz żałuję, że się jednak z tobą zamieniłem na miejsce, bo jakbym siedział tutaj, to bym powiedział to, co ty mniej więcej i ty byś miał problem. Dobre miejsce. Ale, tak, ale no, Waldku, bardzo ci dziękuję, co powiedziałeś. Ja mogę też ostrzej w sumie, bo powiem szczerze, że no, żeby tak wypchnąć nas wszystkich z dobrego samopoczucia, bo tym, też jak Waldek jestem już nawet dłużej niż Waldek poza instytucją i też przyglądam się temu, jak mam czas, bo też nie śledzę jakoś bardzo zapasów instytucji kultury z rzeczywistością trochę, tak, ale raczej widzę, że instytucje kultury poza tym, że starają się jakby no, coś robić, to głównie starają się realizować program, o czym tu Waldek powiedział, tak zwany program.
Natomiast chciałem powiedzieć taki przykład, mam powiedzieć, ponieważ jechałem teraz pociągiem z Warszawy, spotkałem Rafała Bakalarczyka, który jest z jednej strony artystą, a z drugiej strony specjalizuje się w potrzebach osób z niepełnosprawnościami, jest no, badaczem, jest też, robi, no, jakby faktycznie działa głównie na tym polu i on jedzie tutaj na konferencję organizowaną oddolnie przez osoby, przez studentów z niepełnosprawnościami, która odbywa się na UMCS-ie gdzieś tu 300 metrów dalej i to jest konferencja o tym, jak realizowane są, znaczy jak instytucje edukacyjne i tak dalej odpowiadają na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i tam jest to impreza organizowana przez studentów z niepełnosprawnościami i oni są uczestnikami i organizatorami tej konferencji. Jakby ja powiedziałem, wiesz, no to trochę ci zazdroszczę, bo jakby tam są ci, którzy głównie zainteresowani, bo my jako, powiedzmy, ludzie kultury pragniemy, prawda, świadczyć troskę, się solidaryzować, to co Waldek powiedział, pragniemy się bardzo solidaryzować z kim? No z tym obcym, prawda, się solidaryzować z obcym jakimś, ale na naszych zasadach cały czas i to jakby wszystko się odbywa tak, jak my to widzimy. I teraz jak słyszę, wiecie, ja będę może mówił dzisiaj okropne rzeczy w ogóle, bo tak pomyślałem, że ja mam wiele do stracenia, nie będę już na żadną pozycję dyrektorską czy inną w życiu się już ubiegał, bo ja się zajmuję świadczeniem troski takiej konkretnej, realnej, po prostu opiekuję się starymi ludźmi chorymi i jakby załatwiam im te, mam do czynienia po prostu, przez moje ręce przechodzą panie opiekunki, chorzy ludzie z różnymi chorobami i tak dalej, często mi umierają, bo cierpią na jakieś choroby onkologiczne albo inne. I więc jakby z tą ekonomią troski mam do czynienia na co dzień. I powiem tak, prowadzę firmę w ogóle, komercyjną po prostu firmę, biorę pieniądze za to, co robię. Żyję, staram się żyć z tego, bardzo mi to słabo wychodzi, ale prowadzę firmę. I już nawet taki odium, że ja monetyzuję troskę, na mnie spada na przykład. Nawet tu widziałem, że wyczytywałaś mnie, tak co ja, czy firmy, fundacje, stowarzyszenie. W świecie kultury nikt nie rozumie, że ja prowadzę firmę, bo to jest dla was jakieś takie w ogóle, że on sobie bierze pieniądze za to, co robi, to w ogóle, przecież on nie ma grantu od ministra, czy tam od prezydenta miasta i on bierze pieniądze od jakby tych, którym świadczy tą troskę, no to w ogóle i każdy mnie tak przedstawia, może on jest jakoś jednak stowarzyszenie. Ja miałem takie spotkania, że ja mówiłem, że ja prowadzę firmę. Nie, tak, to fundacja Młodszy Brat, fundacja Młodszy Brat. Nie, firma. I owszem, no monetyzacja troski jest problemem na pewnym takim ogólnym poziomie społeczeństwa, w jakim żyjemy. Ale o tym może porozmawiamy dzisiaj, jak można tę troskę inaczej świadczyć niż w warunkach rynkowych, bo to na pewno jest ciekawe i jak publiczne, dofinansowane placówki kultury mogłyby coś z tym mieć wspólnego, bo myślę, że o to chodzi w dzisiejszym spotkaniu, ale też dodając do tego, co mówił tutaj Waldek, że na przykład instytucje kultury wykluczają osoby niepolskie, czy mówiące nie po polsku, ale instytucje kultury wykluczają osoby mówiące po polsku innym językiem polskim niż my tutaj, jakby, prawda, czyli jakby elity wykształcone. I to jest pierwszy problem w ogóle, że jakby posługujemy się wszyscy językiem, którym po prostu to jakby włączanie osób niepolskich, to uważam, że powinno być owszem ważne, ale na drugim planie, bo my się powinni najpierw włączać osoby polskie, które jakby są częścią tego społeczeństwa, którego my jesteśmy częścią i my z nimi nie mamy prawie, że tak chciałem nawet pociągnąć, tak zradykalizowałem pod wpływem tego Rafała Bakalarczyka. I chciałem zapytać, kto z Państwa miał kontakt z takim obcym jakby niedawno, w ciągu ostatniego tygodnia? Kto z Państwa na przykład rozmawiał z opiekunką Waszej babci? I jakby przyjął pod uwagę jakiś jej punkt widzenia, czy jej problemy. Ja mogę powiedzieć na przykład, jak to jest, jak się konfrontuje człowiek z osobą obcą, bo ja mam, też się pochwalę, sorry, że tak długo gadam, ale się nakręciłem się. Ja mam w moim domu, daczy moich rodziców na wsi, tam nad Narwią, 100 km od Warszawy, mam 10 osób uchodźczych z Ukrainy. Jedna osoba starsza, 3 matki i 6 dzieci. I jak pojechaliśmy załatwić coś w Makowie Mazowieckim, to tam w ZUS-ie były też uchodźczynie pochodzenia romskiego z Ukrainy. I te moje panie z Ukrainy, jak tylko zobaczyły te Romki, to od razu chciały z tego ZUS-u wychodzić, bo że one nie są takie jak tamte. I one od razu, dla nich to był inny. I one są dla mnie tym innym, prawda, tym obcym, te moje panie, którym się opiekuję. No i jakby, czy ja miałem je od razu pouczać, że dyskryminowanie tych Romek to jest złe i mam im od razu z pozycji wyższościowych tego, prawda, byłego wicedyrektora, który tam świadczy troskę i bierze udział w konferencjach. Czy ja mam od razu im zrobić wykład, że one dyskryminują, że tak nie wolno, że to są ludzie, prawda, że te Romki też uciekły przed wojną i też trzeba im pomóc? Czy ja mam się zamknąć, bo nie zmienię świata i nie zmienię tych kobiet, tylko mam im pomóc? I jakby ten dylemat, z tym dylematem skończę teraz ten mój tutaj wykład i oddam głos następnej osobie. To ja może trochę bardziej pozytywnie. Dziękuję.
Tak, ja wspólnie z setką wolontariuszy tutaj prowadzimy w Galerii Labirynt świetlice dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, tak naprawdę od samego początku marca. I mi się wydaje, że na początku się z tymi dziećmi nie rozumieliśmy, ale teraz już się rozumiemy i tak naprawdę nawet bez tego tłumacza, tłumaczki, możemy dojść do porozumienia, możemy się dogadać, też rozumiemy jakby, co chcemy sobie z tymi dzieciakami przekazać. I doszliśmy do takiego momentu, kiedy te dzieci i młodzież wracają z powrotem, a wolontariusze i wolontariuszki, którzy spędzają tu setki godzin miesięcznie, zaczynają czuć taką pustkę, bo tych dzieci jest coraz mniej. I mi się wydaje, że teraz to ci wolontariusze też potrzebują wsparcia i pomocy, jak sobie też z tym poradzić. I też przez ten cały czas, jak działamy tutaj z dzieciakami i młodzieżą, to ja zobaczyłam, że jakby bardzo często przyjeżdżają tylko do nas te osoby, które wiedzą i mają jak tu dojechać, a te osoby, które nie mają, nie przyjechały samochodem do Polski bądź nie mają dostępu do internetu, to nie wiedzą o nas i bardzo często po prostu siedzą w mieszkaniach, w pokojach, które są im udostępnione i się nudzą i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. My też mamy taką, myślę, że funkcję, która ma dać dzieciom radość i tak naprawdę oderwać je od tej szarej codzienności. No i też z drugiej perspektywy, pracując z dziećmi i z młodzieżą, która jest z Polski, to ja zauważam, że nasze polskie dzieci bardzo chętnie i z wielką taką otwartością włączyły dzieci z Ukrainy, czy to właśnie chodząc z nimi do klasy. Ja też prowadzę świetlice dla dzieciaków z takiej biedniejszej dzielnicy u nas w Lublinie i nie jest to taka, wiecie, świetlica, która ma wszelkie wymagania, tylko to jest bardziej taki klubik dla młodzieży na środku osiedla. I te nasze dzieciaki z Polski, które nie zawsze świetnie się zachowują, nie zawsze wszystkich akceptują, mają dużo takich w sobie przejawów też dyskryminacji wobec innych ludzi, to właśnie te dzieci z Ukrainy same wyciągają. Na tej też dzielnicy jest taki hotelik, gdzie mieszkają osoby. No i nasze te właśnie dzieciaki przyprowadzają innych i chcą, żeby byli razem z nami i wspólnie też mogli doświadczać tego, co robimy razem. No i tam też nie mamy tłumacza i te dzieci jakby też się wzajemnie rozumieją. Dziękuję bardzo. To też krótko podsumowując, w gruncie rzeczy te trzy głosy, niezależnie od tego, czy pozytywnie, czy optymistyczne, czy nie, to wydaje mi się, że tutaj oczywiście tym podstawowym problemem jest komunikacja, na który wskazywaliście, prawda? To znaczy, bo z jednej strony myślę, że statuty, misje instytucji kultury wypełnione są właśnie takimi postulatami dotyczącymi włączania, nawet są konkretne rozwiązania, programy, ale jak widać, ścianki nieprzeprzebijane, jak mówił Karol Iżykowski, to znaczy nie pamiętamy o tym, jak bardzo często różne działania podejmując, ale druga rzecz, że na co tak podkreślił Marcel Anny Noveles, ale też w inny sposób mówił o tym Waldemar Tatarczuk i też się pojawiło to tutaj w wypowiedzi, to znaczy mamy za mało języków w pewnym sensie w tym obiegu. Nie myślimy o tym, jak się komunikować właśnie z innymi ich językiem. To jest tutaj jakiś istotny problem. Oddaję głos Dariuszowi Achimowiczowi, który jak rozumiem też z pewnej diagnozy powinien wywieźć swój program jako pełnomocnika. No właśnie, bo ja na początek to mi przychodzi do głowy, żeby powiedzieć coś takiego, że bardzo ci dziękuję, Iwona, za to, że wspomniałeś o tej komunikacji, bo ona zawsze mi się wydaje czymś absolutnie kluczowym i rozumiana jakkolwiek. To znaczy, oczywiście tak jak o niej w tej chwili rozmawiamy, czyli znalezienie języka, w jaki sposób możemy się komunikować ponad kulturowo, międzykulturowo, to jest oczywiście kluczowe w tej sytuacji i no, Lublin pod tym względem, jak wiele miast w Polsce, jest już dość skomplikowany, to znaczy to nie jest kwestia komunikacji w jednym czy dwóch językach, tylko w kilkudziesięciu czasami. I oczywiście, i to nie jest tak, bo my na przykład już w kręgu ludzi kultury, jeżeli mogę nazwać tak, nie wiem, ten krąg ludzi, z którym się regularnie spotykam, my nad tym problemem
coś próbujemy, znaczy wokół tego problemu coś już próbujemy wypracować. Znaczy to jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć konkretnie, że nie wiem, że znaleźliśmy sposób na to, żeby się komunikować w kilkudziesięciu językach naraz w sposób płynny i otwarty, ale jakby to jest problem podjęty w jakiś sposób. Też jeśli chodzi o diagnozę, to trochę tak jak tu w Lublinie, ale też tak jak zawsze mam. Powtarza się to, co w moim doświadczeniu jest stale obecne i co też pamiętam sprzed 15 lat, jak byłem tutaj też pełnomocnikiem w trochę innej sprawie. Lubię o sobie mówić w tej chwili pełnomocnik z odzysku, bo to jest trochę taka sytuacja, że to jest bardzo indywidualne, to znaczy zwłaszcza wtedy, kiedy rozmawiamy w kręgu osób, które zajmują się kulturą, cokolwiek to znaczy, bo to często znaczą bardzo różne rzeczy, to poziom gotowości, ta gotowość zawsze jest, to znaczy to nigdy nie jest tak, że nie ma gotowości na zmiany, czy nie ma gotowości na to, żeby pracować w trudnych, nietypowych sytuacjach, na przykład wtedy, kiedy spotykamy innego czy innych, to ludzie kultury mają to do siebie, że są z reguły otwarci na tego typu sytuacje, tylko poziom tej otwartości jest bardzo różny, on jest zdefiniowany bardzo wieloma czynnikami, więc to siłą rzeczy. Po pierwsze, to co wiem jest bardzo intymne, bo zawsze wynika, często wynika z jakichś bardzo indywidualnych rozmów. To co mogę powiedzieć na pewno, do czego czuję się upoważniony, żeby ujawnić, to nigdy nie spotkałem się z postawą zamkniętą, to znaczy nie interesuje mnie ta sprawa, czy nie wiem, nie jestem gotowa, czy gotów, żeby wejść w zmianę. Natomiast to oznacza bardzo różne rzeczy i taką też rzeczą, na którą się zgadzamy chyba, i to jest ta dobra część diagnozy. Ja jestem, nie wiem, czy to jest w ogóle, czy jest między nami jakiś podział, ale jeżeli on tak został zarysowany, to ja raczej jestem po stronie, może nawet nie tyle optymistów, tylko po stronie raczej tych osób, które w sytuacji, kiedy jest problem, to widzą rzeczy, które trzeba zrobić, to znaczy jakby co trzeba podjąć, czyli receptą na problem jest działanie dla mnie ciągle. I to, co na pewno dobrze nam robi i to się sprawdza i to jest dobra część tej diagnozy, to jest to, że wtedy, kiedy jesteśmy blisko siebie, to znaczy kiedy jesteśmy skomunikowani jako środowisko, jako ludzie, kiedy ktoś nie ma pomysłu, to być razem powoduje, że można się czymś zainspirować. To się w tej chwili dzieje już między nami dosyć wyraźnie. Rozwiązania się znajdują, czasami nawet na bardzo trudne rzeczy. Ja już mam takie zaparkowane przykłady czegoś, że dobrze postawiony problem, dobrze postawione pytanie, nawet na przestrzeni kilku tygodni potrafi doprowadzić do znalezienia rozwiązania, czasami w bardzo, bardzo trudnym obszarze związanym z integracją. Więc widzę to jako proces bardzo długofalowy, bardzo długi. Trzeba to robić cierpliwie, absolutnie właśnie uważnie, z troską, indywidualnie. I też powiem, co jakoś jak odkąd jestem w Lublinie, to zauważyłem taką u siebie naturalną tendencję, że na przykład zamiast napisać e-mail, to wolę do kogoś pójść. To znaczy wolę pójść, zobaczyć, przytulić się, porozmawiać, spotkać, uścisnąć dłoń. To się jakoś lepiej sprawdza. To znaczy bycie blisko też w takim bardzo, bardzo podstawowym sensie. To jest jakieś takie, przychodzą mi do głowy w działaniu jakieś takie bardzo proste struktury jako remedium. No, to znaczy właśnie bycie blisko, nieodpuszczanie, nie wiem, zwrócenie uwagi na każdą odrębność, na każdą osobność. I to jest jakiś dobry punkt startu, mi się wydaje. To działa. To się składa w zasadzie na to, co my tutaj czujemy, to znaczy przez Forum Przyszłości Kultury, tutaj trochę nakreślając to, co my robimy, no to jest właśnie mapowanie tych wszystkich problemów, no ale też właśnie łączenie się między sobą, między miejscowościami i rozumienie problematyki tego, co nas spotyka w różnych obszarach, bo myślę, że kulturę rozumiemy trochę szerzej, dlatego też się spotykamy w takim, a nie innym gronie. No i skoro o tych połączeniach, no to nie sposób nie przejść do kolejnego tematu, bo już mamy pierwsze pół godziny, czyli jesteśmy zgodnie z panem. Wybrzmiały różne wątki, żeby to podsumować. Mamy wątek prawodawstwa i państwa, które nie opiekuje się
A jeżeli opiekuje się to tylko w skrajnym wypadku kryzysu, mamy kwestię komunikacji, no i mamy kwestię stawiania pytań dotyczących kryzysu i tej długofalowości. No i tym samym właśnie przechodzę do samopomocy i wypalenia. Spotykamy kryzysy kolejne. Ta kwestia wypalenia już nam się pojawiła w dyskusji. I moje pytanie brzmi, jak sobie z tym radzić? To znaczy, oficjalnie pandemię odwołano całkiem niedawno, mimo że ona dalej z nami jest, ale ona trochę zmieniła też nasze postrzeganie świata, to znaczy trochę spowolniliśmy, ale też ta samopomoc i to rozumienie pomocy jako jednostka na jednostka, nie tylko poszukiwanie państwa, które w tym momencie nie funkcjonowało, sprawiło, że jeszcze dobitniej poszukujemy tej samopomocy. No i pytanie brzmi, czy mamy na nie, na tą samopomoc rozwiązania i jak sobie radzimy, no właśnie z tym wypaleniem, które z kolejną falą kryzysową na nas naciera. Nie chcę wyciągać, też mam publiczność, więc w razie czego, jeżeli ktoś czuje się na siłach i chce zabrać głos, to bardzo zachęcamy. A jeżeli nie, to też zerkam na osoby obok mnie. Dobrze, to opowiem o dwóch systemach, właściwie o trzech systemach. Jeden system to był system postawiony przez grupę Granica. To był system szycht, czyli zmian. Nie jeździliśmy na dyżury na Podlasie i po północną Lubelszczyznę na długie terminy. I to był taki system, który sprawiał, że nie traciliśmy kontaktu z rzeczywistością, co w tamtej sytuacji było niezwykle istotne, ale nie obyło się bez takich sytuacji, w których ja pamiętam, jak pierwszy raz wróciłam z Podlasia po pierwszych interwencjach w lesie i nie mogłam uwierzyć, że w Lublinie siedzą ludzie i piją kawę przy stolikach. Wobec tego, co tam zobaczyłam w lesie, było to czymś nie do pomyślenia zupełnie, więc tym bardziej wzmocniliśmy system, który miał z jednej strony jakby gwarantować takie poczucie, że żadne życie się nie skończyło, to znaczy, że warto jest trzymać te nitki tego życia, które trwało przed kryzysem. No, z drugiej strony były też odsłuchy wolontariuszy wszystkich organizacji, indywidualne sesje, które w pewnym momencie były także obowiązkowymi sesjami. Ale to wszystko trochę zależy i to widzę teraz przy tej sytuacji tych dużych liczb uchodźczyń, które pojawiły się z Ukrainy i tych na szybko stawianych systemów. Co nas różni jako pracowników organizacji, zwłaszcza organizacji, no, które stają się w pewnym momencie humanitarne, ale mają doświadczenie pracy w takich trudnych obszarach interwencyjnych, od tych ludzi, którzy wobec absolutnej abdykacji państwa w związku właśnie z tymi ucieczkami tak dużej liczby osób do Polski w tak bardzo krótkim czasie stawiali na szybko swoje systemy pomocy w swoich lokalnych społecznościach, to przede wszystkim to, co nas różni, to to, że to, co ja robię, jest częścią mojej pracy, na którą ja się w jakiś sposób świadomie zgodziłam i wiem, z czym ta praca się wiąże i mam coraz lepsze ścieżki też jakiejś takiej samopomocy, jeśli chodzi o takie kwestie właśnie związane ze zdrowiem psychicznym, z wypaleniem i z tym wszystkim, co się może przydarzyć w takich sytuacjach, w których się bardzo intensywnie pracuje na bardzo dużych emocjach przez dosyć długi czas. Ci wolontariusze, którzy w tym momencie pracują w Lublinie w Społecznym Komitecie Pomocy, początkowo to było blisko 300 osób, więc głównym zadaniem naszym jako ludzi, którzy no, mieli to doświadczenie granicy polsko-białoruskiej, było powielenie tego systemu, to znaczy praca na zmianach, godziny, w których się odpoczywa i nie wolno więcej wziąć zmian niż pewien limit, który żeśmy ustalili, plus obecnie docelowo obowiązkowe superwizje wpisane w każdą umowę wolontariacką.
spotkania i też jakiś taki system gratyfikacji dla tych wolontariuszy, który w przypadku sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli że zdecydowana większość wolontariuszy pracujących w Lublinie to są Ukraińcy i Ukrainki, jest niezwykle ważny. To znaczy to, że oni dostają od nas za szychty bony towarowe, które mogą sobie zrealizować w sklepach, powoduje, że dzięki temu w ogóle mogą funkcjonować w Lublinie i żyć normalnie, dlatego że nie mają stałego źródła dochodu, rodzice przestali przysyłać pieniądze, oni całe swoje życie zaangażowali, no bo to jest mój kraj, więc ja spróbuję coś zrobić, więc zaangażowali w te sytuacje pomocowe, często mając rodzinę u siebie gdzieś, która właśnie uciekła z Ukrainy i potrzebuje także ich wsparcia, więc to jest ten system. Natomiast wyobrażam sobie, z jak ogromnym poziomem stresu i w tym momencie pewnie wypalenia, frustracji, zniechęcenia, zmęczenia mierzą się ludzie, dla których to nie był taki wybór jak dla mnie, tak, pracuję od 18 lat w organizacji prawo człowieczej, więc a co dopiero mówić o sobie, która no właśnie oto staje, jestem mieszkanką miejscowości przygranicznej, docierają ludzie i próbuję na szybko zorganizować jakiś system pomocy bez wiedzy, bez doświadczenia i bez jakiegoś takiego poczucia wsparcia, bez koordynacji, bez tego wszystkiego, co sprawia, że czujemy w tym chaosie, że jest jakiś porządek, że zaczyna się kształtować pewna struktura, dzięki której jesteśmy i nasza praca jest bardziej wydajna i widzimy jakiś taki większy sens w tym wszystkim. Co robimy. Ludzie zostawieni sami sobie, którzy się zaczęli organizować, wyobrażam sobie, że teraz są w jakiejś potwornej sytuacji związanej nie tylko ze stresem i z wypaleniem, ale też z takim poczuciem, że znikąd pomocy i że są zupełnie osamotnieni, zwłaszcza zostawieni właśnie przez te instytucje rządowe samym sobie i że to państwo jest absolutnie niewydolne wobec takich kryzysów i że im na pewno w tym nie pomoże i że oni muszą na własną rękę po raz kolejny, nie wiem skąd znajdując siłę, szukać ratunku dla siebie, no i właśnie dla tych często pewnie pokiereszowanych rodzin, które no, nie wiem, matka, ojciec zaangażowali się w pomoc, jeszcze kogoś przyjęli do domu w gościnę. Więc wyobrażam sobie, że to dźwiganie przez lokalne wspólnoty, tego wysiłku koordynowania pomocy humanitarnej wobec braku wiedzy o tym, jak się to robi, no, musiało być doświadczeniem absolutnie ekstremalnym. Natomiast myślę sobie też jeszcze o tych rodzinach, które przyjęły uchodźców i uchodźczynie pod swój dach. No to też był taki ogromny zryw solidarności. No my tutaj w Lublinie bardzo staraliśmy się nie puścić tego na żywioł, to znaczy przygotować tych przyszłych hostów dla tych gości do tego, z czym tak naprawdę wiąże się sytuacja goszczenia osób uciekających od wojny. Mamy taki system też przygotowany przez naszych prawników, umów dwustronnych, żeby to była jakaś taka bardziej formalna sytuacja, ale też wiemy, że ludzie do nas dzwonią i próbujemy też już mediować w tych różnych sytuacjach, więc to są te kolejne kroki, gdzie jakby trzeba ciągle stawiać ten system, ale jednocześnie no, trzeba go stawiać samemu, bo znikąd pomocy właściwie. Tylko że bardzo ważne, że właśnie system, prawda? To znaczy, że to jednak już wynika, jak rozumiem, z uprzedniego myślenia, jest pewnym projektem, a nie jest działaniem reaktywnym. Ja w ogóle jestem fanką systemów. Dało się zauważyć. Super, to mamy, rozumiem, że tutaj mamy podsumowanie takich trzech wątków. Ja też zachęcam i wracam trochę do tej formuły, to znaczy, że możemy się odnosić do siebie nawzajem albo zaczynać jakieś nowe wątki i wtedy będziemy to podsumowywać, więc przekazuję mikrofon dalej. Ach, przepraszam, że sobie na te westchnięcie pozwoliłem, ale jakby no, duża ilość tych wątków, a jednocześnie coś, co chcę powiedzieć, jest ciężkie, bo nie wiem, od czego zacząć. Czy od odniesienia się do tego, co Darek powiedział, że receptą na problem jest działanie. Rzeczywiście tak.
Rzeczywiście tak, to jeden to odniesienie, a chciałem się też odnieść się do swojej pierwszej wypowiedzi i się uderzyć w piersi wielokrotnie, bo jakby mam taką tendencję do widzenia jakby krytycznego i jakby, bo uważam, że jeśli patrzymy krytycznie, no to wtedy możemy się doskonalić. Ale dobrze by było też dostrzec to, co jest dobre, no bo wtedy też to dobre można jakoś doskonalić, bo nigdy nie jest się aż tak dobrym, żeby nie było tych granic tej dobrości. Chcę się odnieść do tej swojej wypowiedzi, takiej jednak w tonie krytyczno-negatywnym, że no nie jest aż tak źle, jak mówiłem, albo może inaczej, nie jest najgorzej, bo jednak często mamy świadomość tych braków, tego niedostrzegania, jakby tego niedostosowania naszej działalności do tego, co się dzieje wokół, ale nie za bardzo potrafimy przełamać tej bariery, po prostu nie wiemy jak. I czasami szukamy po omacku, no i stąd są te problemy, bo jakby nie zawsze szukamy recepty tam, gdzie jej powinniśmy szukać, a więc no w tym otoczeniu jednak odnosząc się do niego, pytając i tak dalej. I też sobie uświadomiłem, zresztą to już jakiś czas temu, przygotowując się do konkursu na stanowisko kandydata na dyrektora Galerii Labirynt, przejrzałem cały program, który był realizowany w galerii przez 12 lat i jakby on się bardzo zmienił, bardzo rozwinął, także jakby od momentu, kiedy galeria była no, takim miejscem, gdzie się te obrazy wiesza na ścianach, rzeźby stawia na podłodze albo na tych jakichś kubikach, albo jeszcze się performera zaprasza, żeby zrobił performance, no i raz na rok albo raz na miesiąc przychodzi wycieczka ze szkoły, której tam coś opowiadamy. Ta galeria stała się rzeczywiście jakby taką bardzo aktywnym miejscem dzięki zespołowi, który udało mi się zbudować. Świadomie mówię, że udało mi się zbudować, bo większość osób, które tworzą ten program, to zostały zatrudnione właśnie w czasie, kiedy ja byłem dyrektorem i one wprowadziły jakby no, niezwykle dużo zmian i mówiła się o pandemii. I na przykład mówiłem o tym zamknięciu na osoby z niepełnosprawnościami. Więc Labirynt był chyba pierwszą instytucją w Lublinie, która na tak dużą skalę zaczęła działać na rzecz udostępniania swojego programu, a więc tłumaczenia na polski język mikowy, wszystkich wykład, dyskusji, otwarć wystaw. I po jakimś czasie to stało się standardem w Lublinie. Czy w czasie pandemii, kiedy nie mogłyśmy robić zajęć dla dzieci niewidomych na miejscu, bo były zamknięte tam w tym internacie, nie wypuszczano ich, to osoby zajmujące się edukacją pojechały do nich. Czy jakby utworzenie piwnicy dla młodzieży, która jest w ogóle całkowicie niezależnym miejscem, na które dyrektor czy dyrektorka nie ma wpływu, po prostu ma swój program i młodzież sama decyduje tam, o czym tam robi. Biblioteka Azyl z literaturą LGBT, o którą zresztą o bibliotekę i piwnicę podczas ostatniego konkursu jedna z członkiń komisji konkursowej pytała mnie, ale dlaczego pan założył w swoim programie tworzenie miejsca otwartego dla osób nieheteronormatywnych?
proszę rozszerzyć ten program na wszystkie osoby, również heteronormatywne. I no, jakby moje tłumaczenie jakoś niewiele dało, bo pani powiedziała, że będzie interpelować do prezydenta w tej sprawie, że to jednak tak nie powinno być. Świetlica dla dzieci ukraińskich, którą uruchomiłyśmy od razu po rozpoczęciu wojny. Lekcje języka polskiego, na które udostępniamy Stowarzyszeniu Homofaber Przestrzeni, co jest jakby, no i szereg innych działań. Pracują tutaj osoby ukraińskie, dzięki czemu jakby ten kontakt z Ukraińcami, Ukrainkami jest lepszy. Tłumaczenia na język ukraiński, no i tak dalej, i tak dalej. Także tych działań, o których wcześniej mówiłem, których się nie robi, no to tutaj się jednak robi, ale ciągle to jest jednak problemem, bo jakby skala jest ciągle za mała. I tutaj, no dlaczego się w te piersi bije, bo osoby, które jakby wielkim wysiłkiem ten program realizują, są właściwie kompletnie niedoceniane, że to, że Labirynt jest taką instytucją, która w miarę swoich możliwości stara się być włączająca, no jakoś nie widać, żeby ktoś to doceniał, zrozumiał i jakoś wspierał. I stąd jakby to wypalenie też jest tym również spowodowane, że ogromny wysiłek pracy, który nie jest doceniany, no nie jest po prostu doceniany w różny sposób, ani po prostu doceniany słownie, ani finansowo, a no po tych piersiach powinien się za to bić, no bo jednak przez 12 lat byłem dyrektorem i właściwie no to, no i chyba takim wymagającym dyrektorem, który jakby rozbijał się głową z tą rzeczywistością otaczającą i jakby nie umiał przekonać otoczenia różnych organów decyzyjnych, że warto w ten labirynt zainwestować i go wesprzeć, i również te osoby, które tutaj pracują. Poniekąd rozumiem to, że jest to w takim poziomie pozytywne albo optymistyczne, że no jednak z poziomu instytucjonalnego mamy możliwość na przykład zatrudnienia osób, które tą pomocą się zajmują. Więc z kolei łączę dwie wypowiedzi. Mamy z jednej strony osoby, które w momencie naprawdę istotnego kryzysu, który nadszedł nagle, zerwały się do pomocy i robiły to bezpłatnie, bez dużego przygotowania. Z drugiej strony mamy instytucje, czy to organizacje pozarządowe, czy no właśnie instytucje kultury, które te narzędzia mają. Więc wychodzi na to, że uczymy się nowych rzeczy i w tej dobie bardzo wysokiej indywidualności wszelkich instytucji no znajdujemy te właśnie jakiś problem napotykamy, który każe nam mierzyć się z tym, że no jednak nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego obszaru i uderzyć w każdy problem w każdej dziedzinie, więc z tym może przejdźmy dalej, bo... Ale właśnie jesteśmy w stanie rozwiązać bardzo wiele problemów, tylko potrzebujemy narzędzi. I sieciowania.
To jest problem, że jakby nie dostajemy tych narzędzi, mimo że mamy kompetencje. To Anna może o tym dużo powiedzieć, bo od kilkunastu lat jakby ma narzędzia, a przez te kilkanaście lat jakby nie dostawała możliwości wykorzystywania tych narzędzi na większą skalę. Albo na... Troska też powinna być systemowa. Nie, ja... Okej, to... System wcale nie jest śmieszny. Jak zostałam wywołana do odpowiedzi... No, ja to mówię, że to jest taka robota. To znaczy, że jakby było tak wspaniale, to bardzo bym się cieszyła. Tym bardziej, że jeżeli wspomniałeś o tych badaniach, które robiliśmy 3 lata temu, no to szczerze powiem, nikt wtedy nie był w Lublinie zainteresowany jakimkolwiek wdrażaniem czegokolwiek. Nie był nawet zainteresowany tym, żeby się z nami spotkać i porozmawiać, czy w jakimkolwiek momencie instytucje kultury myślą o tym, żeby włączać migrantów i migrantki do swoich działań. Cieszę się, że to się dzieje obecnie. Tylko ten raport i te rekomendacje są nieadekwatne już do sytuacji i trzeba by było zrobić nowe badania. Ale to jeszcze może do tego wrócę kiedyś. W sensie jeszcze dzisiaj do tego wrócę, bo coś chciałam jeszcze powiedzieć. Ja trochę strasznie mamy dużo dzisiaj szerokie pole. Właśnie takie mam wrażenie, że po prostu skrajnie szerokie pole. Cały świat obejmujemy, ale no powiem tak, z jednej strony dobrze, że się spotykamy w labiryncie, bo powiem szczerze, tutaj już bez kadzenia, jest to, był to przez ostatnie lata benchmark dla takich aspirujących instytucji kultury, które chciały robić coś właśnie z publicznością, z grupami, z różnymi grupami defaworyzowanymi, społecznymi, które są no, jakby na miejscu. Czyli jakby to była taka najlepiej działająca w Polsce instytucja lokalna, ale jakby działająca na skalę ogólnopolską, europejską, a równocześnie od strony programowej, a równocześnie lokalnie ze społecznościami różnymi. Natomiast no to jest po prostu jedna z jakby, bo takich instytucji paradoksalnie jest bardzo mało. Bardzo wiele instytucji oczywiście chce, ale jakby też, wiecie, rozmawiamy ogólnie o instytucjach kultury. Instytucje kultury są jakieś po prostu okropnie hierarchiczne, klasowe, przemocowe placówki. I na przykład, no wiadomo, teraz się mówi dużo o tych właśnie w teatrze, akademie teatralne, akademie filmowe, mitu, przemoc seksualna i tak dalej, ale jakby no cała ta przemoc tak zwana artystyczna, no jakby jeszcze trzeba o tym powiedzieć, że po prostu te wizje tych dyrektorów bądź dyrektorek, jakby teatry autorskie, prawda? Teatr w Polsce, każdy ma po prostu dyrektora bądź dyrektorkę i to tam po prostu jest ta wizja tego programu takiego. I więc jakby mamy to, mamy te zespoły artystyczne, czyli te jakby programowe w każdej instytucji kultury i całą resztę. I mamy ten jakby konflikt klasowy w każdej instytucji kultury, prawie jaką ja znam, polega na tym, że administracja nie ma żadnego w ogóle języka wspólnego z resztą zespołu programowego. U was nie akurat, okej, dobra, ja wiem, ale jakby w Warszawie to jest takie fantazje od inkluzywności dotyczące właśnie osób uchodźczych i tak dalej. One nie zakładają inkluzywności wobec administracji. No, administracja jest jakby, no tak, no taka jest prawda. To, jest jakby, to są obce klasy społeczne, obce grupy społeczne, nawzajem się słabo komunikujące i jakby, wiecie, no, gdzie tu kogo inkluzować, jak my się po prostu nie szanujemy naszych po prostu zespołów, którym razem pracujemy, staramy się tworzyć, to jest fasadowe, jakby, ale mam na tyle po prostu, wiecie, przekrój mam taki przez instytucje, głównie warszawskie, nie ukrywam, ale jakby wiem, jak to wygląda i to chyba wszyscy wiemy. Że gdzie tu mówić w ogóle o inkluzywności, jak się po prostu nie szanuje, nie wiem, ze działu edukacji na przykład, czyli wiecie, czy jakieś, te działy edukacji to są jakieś tam po prostu zawsze takie, dobra, my robimy program, a dział edukacji to oporządzi dziećmi jakimiś tam i staruszkami. No jakby tak wygląda praktyka troski, solidarności w instytucjach kultury w większości zasadniczej, a już teatry nie wspomnę, te takie repertuarowe. No to po prostu wiecie, no to jest jakiś... Bo jeszcze w instytucjach tych takich sztuką się zajmujących, o których jak wiadomo one mają najszerzej, bo sztuka wszystko, jakby, no, ale te właśnie teatry, czy wiecie, no nie wiem, bo jakby instytucje kultury to są teatry, galerie, no galerie łamane na muzea i co jeszcze w zasadzie? I domy kultury, prawda? Domy kultury to jest jeszcze co innego, na nie się patrzy z góry, prawda? Domy kultury to jest jakieś te community centers, takie zawsze z pogardą i biblioteki, które te w ogóle nie uznajemy jakby z punktu widzenia największych miast, że biblioteka to jest placówka kulturalna, a dla większości Polaków instytucja kultury to jest biblioteka i akurat biblioteki świetnie działają i są inkluzywne i tak dalej. Więc tak zakreśliłem szeroko o tej trosce, bo
no wiecie, no, no jakby, albo jakby kultura, o której my tu rozmawiamy, jest chyba jednak jakby też narzędziem tworzenia dystynkcji i tego, żebyśmy my się lepiej czuli w stosunku do reszty społeczeństwa, prawda, że jak my mamy tę kulturę, a oni głosują na PiS. I teraz jakby albo my zejdziemy z tego, prawda, jakby dla mnie... Jak wiem, że właśnie ta wasza świetlica, ta wasza piwnica jakby tak, że to jest jakby albo się odda trochę swojego, albo się nie odda, albo zawsze będzie jakby i jakoś tak widzę, że wszyscy by chcieli czegoś oddać, ale na swoich prawach, że jakby solidarność to nie jest po prostu, że ktoś będzie robił tak, jak my chcemy. I że jakby te dzieci w muzeum to będą po prostu się zachować, jak my chcemy i ten opcji, te młodzież z sąsiedztwa to będzie słuchać naszego, oni muszą robić coś swoje. Jakby, więc w tym sensie pamiętam, jakby coś takiego zrobicie wy, pamiętam zawsze ten przypadek tej rzeźby Guma Althamera, tego takiego pijaka z Pragi, który był zrobiony z dziećmi, to jakby Althamer tam się był włączony w coś, co było pracą grupy pedagogiki, to się nazywało grupa GPAS, grupa pedagogiki i aktywizacji społecznej Praga Północ i to byli streetworkerzy, którzy po prostu pracowali z dziećmi na streetie po prostu, bo te dzieci jak przyszły do galerii, to naprawdę było ciężko, bo oni jakby, no, jedynym językiem, jaki oni znali, była przemoc i nawet jak chcieli jakoś pozytywnie się wyrazić, to się wyrazili poprzez przemoc, szarpali tego gumę, kopali go i tak dalej i to był ich chłopak, to jakby, znaczy ich coś, ich dzieło wspólne. I w tym sensie te takie althamerowskie projekty właśnie, to ciągle jest jeszcze, wiecie, wyjątek. To ciągle jest, jakby my ciągle o tym śnimy, o tym althamerze i althamerkach, a potem to zawsze jak tak na palcach jednej ręki, że można te takie agresywne dzieci ze streetów po prostu wpuścić do galerii. No i nie wiem, co, znaczy jakby, ja nie wiem, co tu zrobić, żebyśmy po prostu nie udawali, że sztuka i kultura nie jest narzędziem dystynkcji, jakby, że jeżeli chcemy, żeby nie była, to coś tu trzeba jakby odpuścić. I teraz, kończę, żeby nie tak, że ten sytuacja teraz, że zajmujemy się wszyscy uchodźczyniami, uchodźcami, jest, i tutaj ja tak alarmuję trochę, że to jest komfortowe dla nas wszystkich, bo oni są tutaj jakby w sytuacji przymusowej. I jak na przykład oni nie mają co ze sobą zrobić. I oni, bo na przykład w Warszawie parę organizacji też tak działa, instytucji, że tam udostępnili przestrzenie dla uchodźców, tam z dziećmi przychodzą warsztaty, się odbywają nauka polskiego i tak dalej. I to tak jest satysfakcjonujące, że nam tak świetnie to wychodzi, prawda, jesteśmy inkluzywni, wychodzimy naprzeciw, ale oni są w sytuacji przymusowej i oni nie mają za bardzo wyjścia i jakby oni muszą skorzystać z naszej oferty. I my ich tam możemy wtedy pouczać, że Romowie to też uchodźcy i tak dalej i po prostu stać nad nimi i mówić im, jak mają postępować, ale jak ci uchodźcy wyjadą, to zostaniemy tu z Polakami i Polkami, którzy może wcale nie chcą po prostu dalej do nas przychodzić, bo traktują nas jako właśnie tego obcego, jakby no, klasę wyższą, nie wiem, no, jakby kogoś, kto się jakby od nich oddziela tą dystynkcją jakby i co my wtedy z tym zrobimy, no. Przepraszam, ja bym jednak wcięła na moment. Okej, mówiłeś może długo, ale jednak bym wróciła do tego pytania, od którego tutaj zaczęliśmy, bo mówiłeś o tym, jak bardzo obciążająca jest twoja praca nowa. O wypaleniu. Chodzi o to, czy masz jakiś pomysł na tutaj siatkę zabezpieczającą? Widzicie, tak, ja powiem, czy pomysłów to ja generalnie mam dużo, tylko jakby... Wiecie, bo jakby oczywiście, bo ja myślę o opiekunach, to jakby, wiecie, ja jakby każdy ma swoje. Jedni mają uchodźców, inni mają osoby, jakby ja mam, jakby ja nawet nie myślę o osobach wymagających opieki, podopiecznych, chorych, tylko myślę o tej ogromnej grupie społecznej, która się opiekuje i ona jest permanentnie wypalona, ona jest w kryzysie i tak dalej, i tak dalej. I dla nich tworzenie oferty jakiejś takiej właśnie wytchnieniowej, wiecie, to jest język znasz z mojego słownika, po prostu opieka wytchnieniowa, to jest coś, co jakby władza publiczna ma świadczyć opiekunom, a nie tym chorym, i żeby nie skupiać się na chorych, tylko na opiekunach. To oczywiście i instytucje kultury mogłyby i nawet to trochę tam robią właśnie w ramach tych pobożnych życzeń, takich, że oni by tam chcieli, tylko no teraz akurat mamy kryzys, był kryzys jeden pandemiczny, więc instytucje kultury nie wpuszczały, nie mogły, a teraz jest kryzys uchodźczy, wszyscy zajmują się czym innym. Ale owszem, to jakby taki postulatywnie to mówię, że tak, że można, no, że ludzie opiekujących się i ulegających właśnie tym kryzys wypaleniu, zespół opiekuna, to jest po prostu opisany medycznie zespół opiekuna, to w Polsce no, pewnie grubo ponad milion takich ludzi jest i można stworzyć warunki jakieś w instytucjach kultury na pewno. I to jest jakby też takie pozytywne przesłanie, żeby można o tym myśleć.
To ja mam taki krótki wniosek. No ja uważam, że trzeba dopuścić ludzi młodych, którzy też dostaną przestrzeń, żeby mogli realizować własne pomysły, ale też wcześniej ktoś im poświęci czas do tego, żeby mieli to zaplecze, żeby coś robić. I mnie zawsze smuci, że na takich spotkaniach jest bardzo mało osób w moim wieku. Także ja tak króciutko. Dobrze, że ty jesteś. No dobrze, że ja jestem, ale naprawdę zaprosiłam sporo osób, żeby dzisiaj przyszli, też posłuchali, powiedzieli też coś ze swojej perspektywy, no ale niestety się nie zjawili. Ja zawsze ciągle sobie zadaję takie pytanie, co zrobić, żeby jednak przyszli? Są. No są, ja widzę, ale zapraszałam więcej. Ja mam w tej... Bardzo proszę. W tej perspektywie troski jeszcze taką jedną obserwację, którą się chciałem podzielić, taką moją z codzienności, bo tu absolutnie ja w ogóle łakomym wzrokiem patrzę regularnie w stronę Anny i Piotra Skrzypczaka, czyli Stowarzyszenia Homo Faber i nawet im to od czasu do czasu mówię, że się będę zgłaszał po to, żeby jakieś składniki systemu, mówiąc krótko, kupić czy pożyczyć, nie wiem jaka transakcja tutaj kiedyś będzie możliwa, czy w każdym razie poprosić o to, żeby można było z nich skorzystać. Być może to jest jeszcze taki etap, na którym jakby na potrzeby, które gdzieś stają w sytuacjach, w których pracuję z ludźmi kultury, samo pytanie wymaga pewnej kalibracji, to znaczy jakiego rodzaju narzędzia, jakiego rodzaju właśnie elementy systemu, a być może docelowo jakiś cały system byłby tu najbardziej adekwatny. Ja jeszcze mam ten problem, że ja tak naprawdę nie do końca wiem, jak i o co powinienem poprosić, to znaczy to się gdzieś definiuje w tej chwili, ale już przynajmniej coś tam powiedziałem, że będziemy pewnie potrzebować. I to jest ta część, która dotyczy systemu i tu mam takie poczucie, że mamy w Lublinie takie szczęście, że właśnie mamy ekipę, mamy doświadczenie bardzo długie i głębokie i ten ludzi, którzy w działaniu systemowym mają dobre doświadczenie, więc można z tego korzystać i zamierzam. Natomiast mam taką jeszcze inną perspektywę, to znaczy taką osobistą w tym, co mi z kolei jakoś bardziej naturalnie wychodzi. Może mam taką, może to jest jakby dotyczące jakichś skłonności i talentów czy deficytów po stronie osoby mojej. Mianowicie ja to wszystko znowu widzę w takich relacjach bardzo jeden do jeden. To znaczy zauważam, ponieważ to jest też taka moja praca, to znaczy ona dużo ma takich elementów związanych z relacyjnością i z udzielaniem wsparcia i tak dalej, że spotykam teraz na co dzień dużo osób, które no, tak jakoś to komunikują bardzo naturalnie, że trzeba się o nich trochę zatroszczyć. To znaczy ta troska jest gdzieś tu obecna, potrzeba troski. No więc się troszczę, to znaczy tak jak umiem, to znaczy, nie wiem, rozmawiam, zwracam uwagę, dostrzegam pewne rzeczy, staram się dawać taką, to coś, co jest strasznie ważne, to znaczy, że słucham, że jestem uważny, że jakby dopytuję, upewniam, że słyszę, ale ostatnio zdarza się coś takiego, co jest znowu bardzo dla mnie budujące, no w Lublinie w ogóle mi się zawsze zdarzają przede wszystkim budujące doświadczenia. Mianowicie zauważyłem, że po kilku tygodniach mam w tej chwili taką sytuację, że odczuwam bardzo coś w drugą stronę. To znaczy, że ludzie się zaczęli troszczyć o mnie. To znaczy, że natrafiam na pewien rodzaj takiej naturalnej wzajemności. I to nawet w takich relacjach, w których można by było powiedzieć, że od osób, które w ogóle w środowisku uchodzą za takie, co to w ogóle są z natury mało troskliwe, ale jakby, że to tak trochę działa. To znaczy, że jak się ten składnik wzajemnej relacji uruchomi, to on zaczyna funkcjonować. To znaczy, on zaczyna być elementem tych relacji. I to się zaczyna tak dziać. To znaczy, zaczynam... Jak mi się w ogóle w procesach takich związanych z robieniem czegoś w kulturze,
często sprawdzały też takie sytuacje, które są właśnie niesystemowe, tylko takie budowanie po jednym człowieku. To znaczy, że nawet, nie wiem, publiczność w teatrze, bo takie wyzwania też miewałem. To znaczy, często łatwiej mi było ją zbudować nie narzędziami typu wielka promocja, czy jakieś takie tam, nie wiem, reklama i szerokie dotarcie, tylko po prostu na zasadzie spotkań indywidualnych, rozmów, takiego wciągnięcia, właśnie zempatyzowania się i potem nagle okazuje się, że ktoś jest takim już przyjacielem tej sytuacji, jest w relacji, już jest zawsze z nami. To jest trwalsze i może trwa dłużej, może nie jest takie spektakularne, że można tam jednym kliknięciem w jakiś profil czy jakiegoś tam Instagrama wywołać jakiś wielki ruch na chwilę, ale z kolei buduje się rzeczy trwałe. I tak naprawdę lubię myśleć w taki sposób, że najfajniej jest wtedy, kiedy to, o czym mówiła Anna, spotyka się z czymś takim, o czym ja próbuję powiedzieć. To znaczy perspektywa systemowa z perspektywą taką z kolei bardzo kameralną, zindywidualizowaną. Ona dla mnie jest jakoś bardziej naturalna. Ja tak po prostu lepiej umiem i tak też staram się jakoś do tego podchodzić. Nie? A tu akurat to fajnie działa w Lublinie. Dziękuję. No, myślę, że to też jest oczywiście jakiś super ważny wymiar kultury i też tych działań społecznych, o których mówicie, to znaczy za każdym razem to jest komunikacja między osobą a osobą. Natomiast problem chyba też teraz polega na tym, że ta zmiana ma charakter, czy te przekształcenia mają charakter masowy. To znaczy wydaje mi się, że na poziomie diagnozy możemy na pewno powiedzieć to, że to społeczeństwo się zmienia. Tutaj wszystkie te komunikacyjne związane z online'em, z jakimiś formami alienacji, ale też właśnie podziałów klasowych wynikających z tego, że nie każdy mógł sobie pozwolić na online, postpandemiczne historie, oba kryzysy uchodźcze, żeby to tak odróżnić. Prawdopodobnie sytuacja, w której w Polsce pozostanie dużo więcej osób ukraińskich niż było przed wojną, co zasadniczo zmieni też jakby charakter tego społeczeństwa. To są zmiany, które chyba możemy już powiedzieć, że zaszły, natomiast oczywiście nie wiemy, jakie one będą. Więc nie chodzi tutaj o takie gdybanie, co się może wydarzyć, tylko raczej pytanie o to, czy widzimy jakieś możliwości, żeby te zmiany jakoś ustrukturyzować właśnie. To znaczy, żeby wpłynąć na to, żeby z tych różnych pozytywnych zrywów, przejawów samoorganizacji, samopomocy pojawiły się jakieś trwałe formy. Z tym zastrzeżeniem, które się tutaj pojawiało wielokrotnie, najmocniej w wypowiedziach pani Anny Dąbrowskiej, to znaczy, czy możemy to zrobić bez państwa, czy też jakby obok państwa w pewnym sensie, czy też co możemy zrobić. Bo tutaj możemy pewnie się różnić w ocenie skali tego problemu, ale rzeczywiście jest tak, że te instytucje państwowe, centralne bardzo zawodzą, a niekiedy wręcz, powiedziałabym, dokładają do pieca, jeśli chodzi o generowanie pewnych konfliktów czy napięć. Więc co możemy zrobić w tych granicach? Marcel, tak? Skłaszasz się. Tak, bo przepraszam, że przerwałem tą kolejność, ale tak mi, bo chodzi mi o to, że ja tutaj głównie mówiłem, że jakby krytykowałem wszystko i wszystkich dookoła, ale wydaje mi się, że jednak jest przewartościowanie. No jakby kurde, mamy wojnę po prostu. Jakby już naprawdę mało się kto tego spodziewał. I jakby ta akceleracja, która jakby nastąpiła najpierw przez pandemię, a teraz przez wojnę, myślę, że jednak się... Znaczy jakby musimy zrobić jakiś wysiłek, już mówmy na osobie, ludzie kultury, żeby zrozumieć też własne jakby uwarunkowania. I że co nami motywuje, że jesteśmy tymi ludźmi kultury. I że to są nasze ambicje tak zwane artystyczne, które są jednak abstrahowane jakoś od społeczności. Czy jednak mamy jakiś kapitał i wykorzystujmy go jednak ku społeczności. I to jest jakby, to jest na tym poziomie rozmowa, bo teraz bardzo dużo wypracowaliśmy różnych metod działania, takich właśnie, i to od razu eksperymentalnie prototypy od razu były wdrażane, prawda, dotyczące pandemii i teraz kryzysu uchodźczego i te różne, nawet to robienie kanapek w muzeach, prawda, no jakby okej, okay, może to nie jest model do jakby utrzymania stale, bo ten kryzys z robieniem kanapek już się skończył, ale jakby, no takie to szybkie reagowanie, jednak patrzenie bliżej i jakby, no
ja mam przede wszystkim wrażenie, że jednak takie przewartościowanie, tak jak kapitalizm narzuca właśnie rywalizację i ciągły wzrost i ciągłe bogacenie się i tak dalej, tak samo w kulturze też trwał taki wyścig, no taki kapitalizm trwał, no po prostu kto zrobi lepszą wystawę, kto zrobi lepszy spektakl, kto więcej nagród zgarnie, kogo będzie bardziej, jakby kto lepszy, prawda? Ogólnie beauty contest i olimpiada i zysk, wzrost, tak, wszystko coraz większe i tak dalej. I więc jakby opcja, żeby skorzystać teraz z tego, że jednak wszystko się troszeczkę rozwaliło i nie odbudowujmy tego, co było tak szybko, tylko właśnie zajmijmy się jakby ewaluowaniem tego, co nam wypracowaliśmy w takich eksperymentalnych, różnych, takich małe rzeczy, bo mnóstwo się tego pojawiło i to jest akurat bardzo konstruktywne, ale też takie rzeczy, jak właśnie tutaj powiedzieliście jednak o online'ie, który on wiele osób wyklucza, ale on też wiele osób jednak włącza. I to jest też wielki potencjał. I też ja mówię cały czas, nie mówimy tu o kryzysie demograficznym, a ja jestem jakby od kryzysu demograficznego bardziej niż uchodźczego. Jakby opieka nad jakby osobami starszymi, to jest też siedzenie w domu tych opiekunów i jakby dostarczanie im treści czy kontaktu, czy jakiś w ogóle jakby też ten online jest dla nich ważny, że mogą pracować online, to jest ważne, że można im, instytucje kultury mogą do nich wychodzić też nie tylko fizycznie, że oni mogą wyjść i przyjść, tylko że mogą też jakoś czerpać z tych zasobów jakoś, tylko trzeba by to umieć podać. Więc tu jest bardzo dużo teraz, no taka jakby no wiadomo, no każdy kryzys jest okazją, a to jest ogromny kryzys, dwa nakładające się i mamy wyczerpanie tego poprzedniego modelu olimpiady, że wszyscy się ze wszystkimi ścigają albo nie. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo, czy ja mogę się wtrącić? Tak, bardzo proszę. Bo ja chciałem się tutaj wtrącić jako obcy, czyli ten, o którym państwo nie mówicie. I może zacznę, znaczy strasznie mi się podobało to, co powiedziałeś, wiesz, bo to wszystko, co jest, to jest właśnie wyścig. I ja nawet dochodzę do takiego wniosku, że w tej chwili kultura jest gwarancją stagnacji. To ustawienie kultury, jaka istnieje, gwarantuje, że my się nie rozwiniemy. I to wynika jakby z moich głębokich analiz. Ja od 30 lat zajmuję się swoim gatunkiem sztuki, który jest zupełnie nieznany. Dlatego jestem obcy. I nie, kultury nie interesuje to, co ja robię po prostu. No, ja przestałem się interesować kulturą. Ale chciałbym wrócić do początku tutaj tej rozmowy na temat komunikacji, bo sporo się o tym mówiło. I miałem właśnie wrażenie, które bardzo fajnie później zostało spuentowane, że ciągle się ścigamy. Próbujemy zrobić coś, żeby się coraz lepiej komunikować, a to jest nie do zrobienia. Ja mam taki przykład. W związku z tym, że ja przez 10 lat właściwie mieszkałem we Lwowie i tak się składa, że mieszkałem w rodzinie ukraińskojęzycznej. Jedna z osób jest w ogóle profesorem lingwistyki ukraińskiej. Szerzej niż ukraiński, no ale tak to zostawię. Więc ja jestem ukraińskojęzyczny. Ciut-ciutko, nie za dużo. Ale w związku z tym, że rozumiem ten język, jestem w tej chwili proszony o tłumaczenia po prostu, w takich zupełnie prywatnych, zwykłych sprawach. I na co się spotykam? Że większość uchodźców jest rosyjskojęzycznych. A ja mówię po ukraińsku. I oni patrzą na siebie i zastanawiają się, skąd się wziął Polak, który gada po ukraińsku. I my go nie rozumiemy. Nie damy rady nauczyć się wszystkich języków świata i nie rozwiązać tego problemu. Problem jest zupełnie gdzie indziej. Problem jest właśnie w braku wyścigu. W uświadomieniu sobie, że my istniejemy, a nie jesteśmy, kurczę, ciągle w pogoni. Bo przestajemy widzieć coś więcej. Państwo też tutaj rozmawiacie o problemach, a nie o ludziach. To jest taki teatrzyk świetnie kompetentnych, zorganizowanych ludzi, którzy rozmawia o tym, co miałoby się zdarzyć, gdyby się mogło zdarzyć gdzieś tam indziej. Fajnie dotknąłeś sprawy, przepraszam, że ja na ty, stary już jestem. Fajnie dotknąłeś sprawy opieki nad osobami starszymi. Przez 10 lat opiekowałem się swoją matką, co mnie w ogóle wytrąciło z jakiejkolwiek istniejącej sytuacji. To jest potworne doświadczenie. Potworne, bo nagle mieszkasz w kostnicy. Ja wiem, że pomyślicie o mnie różne rzeczy, ale tak to jest potwornie wypalające. Byłem pozobno w środowisku kulturalnym, nic nie tego. Znam osobę z lubelskiej kultury, która przed chwilą wyszła z podobnej sytuacji i też jej tego nikt nie dotknął. Ludzie, o czym wy mówicie? Gdzie jest ten świat, który trzeba uregulować? To wy do tego nie należycie? To wy jesteście gdzieś na zewnątrz jako ci lepsi? Dziękuję. Przekażemy dalej? Przekażemy mikrofon albo przekażemy o jeden? Możemy o jeden przekazać? O jeden. Dobra. Albo, o, dobra. Każdy ma swojego koronawirusa.
Już się wymieniliśmy. To myślę, że to był komentarz do wielu tutaj problemów związanych z dystynkcją i realnością problemów, o których mówimy. Proszę bardzo. Ja myślę, że to jest wątek, który mamy zawieszony. No ja z kolei czuję, że też odpowiem trochę na to i puszczę dalej, bo czuję, że to też jest nasza rola jako no, kuratorek tego wydarzenia, żeby też o tym myśleć. To znaczy też dlatego spotykamy się tu, a nie w innym miejscu, żeby rozmawiać o przykładach no właśnie działań z osobami lokalnie i żeby rozumieć potrzeby, które są w konkretnych miejscowościach w całej Polsce. Więc może to jest jakiś punkt zaczepienia właśnie, nasze doświadczenia, no właśnie implementowania samopomocy, ale także rozwiązań systemowych, nie tylko. Fajnie, Roman, że powiedziałeś o tym człowieku, bo chciałem często też jakby mi przychodzi do głowy, przypominam sobie pracę Jana Świdzińskiego, stale mówimy o człowieku. I to jest... Tak, dostałem. A kupił Mroczek przede mną edycje, takie plakaty. W tej pracy chodzi, ja nie pamiętam dokładnie tekstu, ale tam Świdziński mówi coś takiego, stale mówimy o człowieku w różnych językach, w różny sposób, w różnych formach, ale nie mówimy do człowieka. Czyli jakby taka no, totalna różnica i to patrząc na wystawy sztuki, jakiejkolwiek sztuki, czy współczesnej, czy nie, no to one są o problemach, o ludziach, którzy mają problemy, ale nie jest to rozmowa z tymi ludźmi. I właśnie no, to jest problem. Jak przełożyć to nasze myślenie właśnie z tego opowiadania do rozmowy? I to, a czy dla mnie to jest właściwie w tej chwili takie najważniejsze zadanie, również w sztuce, przede wszystkim w sztuce, no bo tym się zajmuję, czy jako kurator, czy jako artysta. Inny wątek to jakby ja właśnie sobie podczas lockdownu uświadomiłem, właśnie to uświadomiły mi różne autorytety, które wtedy pisały o jakby tym upadku dotychczasowego świata i o konieczności zmiany myślenia, zmiany narracji, zmiany funkcjonowania systemów wszelkich, również państwowych. Ten apel kilkuset czy tam stu paru milionerów, milionerek amerykańskich, żeby osoby najwyżej zarabiające płaciły jeszcze większy podatek, czyli jakby osoby, które zarabiają te wielkie pieniądze, proszą o to, żeby je bardziej opodatkować, że jest taka potrzeba. I ja sobie wtedy uświadomiłem, że jakby rzeczywiście zajmujemy się taką bardzo ekskluzywną działalnością, która jest właściwie, jeśli życie jest zagrożone, zdrowie jest zagrożone, to jakby to no, nie za bardzo mam ochotę chodzić na wystawy. I będę mówił takimi strzępkami, bo jakby nie będzie to związane ze sobą wypowiedzi. Znowu kolejne takie doświadczenie z czasów pandemii, początku pandemii było takie, kiedy w końcu będzie tak, jak było. I to szczególnie w instytucjach kultury, w galeriach, muzeach, teatrach, że chcemy znowu widzieć ludzi, chcemy grać dla tych ludzi, chcemy, żeby publiczność przychodziła, chcemy, żeby było tak, jak było. A jakby no, już nie może być tak, jak było. Darek mówił o doświadczeniach, które mamy, ale te doświadczenia bardzo często są doświadczeniami z przeszłości, są doświadczeniami z innego świata, z zupełnie innego, którego już nie ma. No, ten świat się zmienił. Pandemia była pierwszą zmianą, wojna w Ukrainie jest kolejną zmianą.
to, co się dzieje na granicy białoruskiej, a właściwie o tym się już nie mówi, już właściwie to nie jest problem, ale to się ciągle dzieje, ten mur tam powstaje, ci ludzie tam ciągle są. Podobno Łukaszenka kolejne konsulaty czy biura turystyczne otwiera, żeby kolejne osoby przyjeżdżały. Także jakby ten kryzys się nie skończył. W czasie pandemii umarło 180 tysięcy osób w Polsce. To nie wyobrażam sobie, że ten nasz świat po śmierci zarejestrowanych 180 tysiącach osób, prawdopodobnie jest ich więcej, wiele osób, które przeżyło pandemię i jakby to chorobę, to było dla nich traumatyczne i często są nadal efekty, jakby ten świat jest zupełnie inny i rzeczywiście jakby część naszych doświadczeń na pewno można wykorzystywać, część doświadczeń, czasami doświadczeń innych można wykorzystywać, ale na pewno powinniśmy się zastanowić, że jakby co się zmieniło, to też brałbym pod uwagę tą sukcesy partii populistycznych. Nie tylko w Polsce, bo też we Francji. No to, że Le Pen przegrała, ale jak bardzo wygrała jednak. To o czym świadczy, że populiści potrafią rozmawiać z ludźmi, wiedzą jak z nimi rozmawiać. Jakby wykorzystują to w taki, a nie inny sposób i dla takich, a nie innych celów, ale wiedzą jak to robić, wiedzą czego ci ludzie oczekują, a my nie potrafimy. Cisza. To wymowne. Wydaje się, że wymowne. Czy umiemy się komunikować? Tak zerkam na siebie, Olu. Czy umiemy się komunikować? Coś pozytywnego. Ja rozmawiałam w tamtym tygodniu z moimi dobrymi znajomymi. I jakby przez te nasze też działania, które robimy dla dzieci i młodzieży, to tak zauważyliśmy, że my w sumie nie znamy ich potrzeb, które mają po pandemii i tak naprawdę po teraźniejszej sytuacji wojennej i że to też ciągle się zmienia. I my ciągle jakby szukamy takiego zaczepienia, jak rozmawiać z tymi naszymi dzieciakami o tym, czego one potrzebują. I to mi tak w głowie siedziało, jak też tutaj Waldek mówił. No i też jak jakiś czas temu uczestniczyłam w spotkaniu tutaj Dariusza, byliśmy w warsztatach kultury, to ja tak stwierdziłam, że ja nie znam większości osób, które siedzą na tej sali i że bardzo brakuje właśnie tych spotkań, tylko może w jakiejś takiej luźniejszej atmosferze ludzi, którzy jakby robią coś dla innych ludzi, którzy mieszkają tutaj u nas w Lublinie. Ja ciągle tak też myślę nad formą takich spotkań i nad tym, jak mamy znowu się komunikować, żeby się dobrze poznać i żeby też czuć się ze sobą dobrze i tak naprawdę wyciągnąć takie z siebie najważniejsze informacje. No i nadal nie wiem jak. Ostatnio mi też przyszło do głowy, że lepiej nam się ze sobą rozmawia, jak jesteśmy w mniejszych grupach. No i też jakby mi się wydaje, że nawet młodzi ludzie, no ja jakby głównie obracam się wokół ludzi młodych, to jakby nasze grona ludzi, z którymi się trzymamy, bardzo się zacieśniły. No i lepiej rozmawia nam się w takich grupkach, gdzie się znamy, no i gdzie czujemy się przede wszystkim dobrze. I też jakby młodzi ludzie stali się bardziej na siebie zamknięci. I też mi się wydaje, że taka ta hermetyczność środowisk się jeszcze bardziej zagłębiła. To trochę się czuję wywołany do tablicy, bo fajnie mi się siedzi w tej sali, bo tutaj
dwa dni temu odbyło się właśnie takie spotkanie, bo testujemy różne formaty w Lublinie. Widziałam cię, jak byłam w Świetlicy z dzieciakami, podążałeś na to spotkanie. Bo tutaj było takie spotkanie, takie, o którym być może tak jakby trochę mimochodem wspomniałaś, czy o jakimś takim formacie, który uważałabyś za bardziej optymalny. Ono rzeczywiście było w mniejszej grupie ludzi i potwierdzałoby się to, co powiedziałaś, to znaczy to, żeby tu się jakby dużo zadziało wtedy, mam takie wrażenie. To znaczy, że myśmy do progu zmiany przez duże Z w zasadzie doszli, to znaczy jesteśmy na nią gotowi. Ja mogę to, zresztą to nie ja powiedziałem, tylko powiedzieli to uczestnicy tego spotkania, było nas tu raptem, nie wiem, może tam z 11 osób, dużo mniej niż w warsztatach, więc jakby testujemy różne formaty na różne okazje. Ja mam ten taki podstawowy tylko imperatyw, to znaczy wiem na pewno, że trzeba się spotykać, to znaczy ja jeszcze nie wiem, która forma jest najlepsza, większa, mniejsza, trochę w zależności od kontekstu, trochę w zależności na jaki temat. I można się spóźniać. Tak, i można się spóźniać, tak to zawsze mówię, można wychodzić, kiedy chce, bo to też warunki techniczne, które czasami są taką przeszkodą, że mówi się okej, umówić wszystkich w jakimś jednym miejscu, w jednym czasie, nie sposób. To ja bym powiedziałem, dobra, robimy to tak, że przychodzimy, kto może, kto chce, kto się czuje, można się spóźniać, można wychodzić wcześniej, nie ma problemu. Znaczy nie są takie spotkania tam, bo to też trochę jakby pomaga. Więc natomiast imperatyw pozostaje taki sam, to znaczy być razem, być blisko, bo ja tak w ogóle widzę remedium na kryzys, to znaczy wtedy, kiedy czuję, że jest kryzys, to jest też takie moje osobnicze, że ja bezpiecznie się czuję wtedy, kiedy jestem blisko ludzi, to znaczy kiedy po prostu, nie wiem, rozmawiamy, patrzymy sobie w oczy, stawiamy sobie pytania, nie boimy ich się, oswajamy się z nimi, nawet jeżeli są trudne, nawet jeżeli nawet nie wiemy jeszcze jak rozmawiać, dopiero właśnie, tak jak mówisz, coś powstaje, czegoś się wspólnie uczymy, to jest lepiej niż jak każdy z tym siedzi w swoim tam pokoju, czy jak piszemy maile do siebie w tej sprawie. To jest jakaś taka podstawowa rzecz. Natomiast czuję taką potrzebę powiedzenia jeszcze jednej rzeczy, tak jakby Waldku trochę w nawiązaniu do tego, co ty mówiłeś o tym, wiesz, o tym chodzeniu na wystawę w czasie wojny. Tak, ja się co do zasady zgadzam z tym, to znaczy, bo to jest taki moment, kiedy nagle te dwie rzeczy stoją w jakimś takim napięciu, prawda, no bo to nie jest taki czas, kiedy, wiesz, kiedy wystawa być może przychodzi jako pierwsza, najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić wtedy, patrz, pójść na wystawę wtedy, kiedy dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją. Natomiast ja ciągle nie tracę z pola widzenia jednej rzeczy, nie potrafię się jej wyzbyć, to znaczy, wiecie, bo tutaj padło takie, będzie trochę o definicji kultury, bo muszę to zrobić, żeby powiedzieć to, o co mi chodzi. Definicji kultury, jak wiadomo, tam jest ponad 1000, ale dwie takie skrajne. To znaczy jedna taka, która tutaj została przywołana, taka, że kultura to jest galeria, muzeum, biblioteka, teatr i coś tam jeszcze. Czyli z grubsza chodzi o ten obszar, w którym dzieje się tak zwana kultura artystyczna. Przepraszam za to słowo dzieje się, ale nie znalazłem lepszego. Natomiast ja od samego początku, bo tak, też takie studia skończyłem i to trochę jest może rodzaj tresury po mojej stronie, ale mnie przyzwyczajono do zupełnie innego pojmowania kultury, to znaczy takiego bardzo szerokiego, coś takiego, co się, nie wiem, często nazywa kulturą, taką definicją kultury społeczno-regulacyjną czy socjopragmatyczną, to znaczy taką, która obejmuje takie rzeczy jak język, obyczaj, rozumienie czasu, przez postrzeganie czasu, przestrzeni, to wszystko, co jest często słabo uświadomione, to znaczy nie funkcjonujemy poza kulturą. Wacław Havel powiedział taką fajną metaforę, która pod moim zdaniem to najlepiej ujmuje to coś. On kiedyś powiedział tak, że kultura w gruncie rzeczy to jest coś takiego jak powietrze. To znaczy my nią cały czas oddychamy, natomiast nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak jak przy oddechu nie zdajemy sobie sprawy, że my to powietrze pochłaniamy, wypuszczamy. A to jest jakieś bardzo naturalne. To uczestnictwo w tym oddychaniu jest jakieś takie bardzo naturalne. Nas bez tego powietrza nie ma po prostu. Natomiast i tutaj jest ten moment, w którym cały czas żyję z tym pytaniem, jak to się odnosi do kultury artystycznej. To znaczy to coś, co nas społecznie reguluje do tego czegoś, co się dzieje w teatrze. I jest na to odpowiedź. To znaczy ja mam głębokie przekonanie, że to dzięki kulturze artystycznej, dzięki twórcom kultury, wszystko jedno, instytucjonalnym, pozainstytucjonalnym, jak oni funkcjonują, mniejsza o to, czasami gdzieś zupełnie na marginesie, nieważne, ale oni sami biorą na siebie ten rodzaj obowiązku. To znaczy polega on na tym, żeby to przezroczyste powietrze, którego my nie postrzegamy, o którym mówi Wacław Havel,
dzięki twórcom kultury ono robi się gęste. My nagle zaczynamy dostrzegać jego skład. My sobie mamy szansę zdać sprawę z tego, czym my oddychamy. To znaczy, że właśnie na przykład, nie wiem, oddychamy rasizmem albo oddychamy jakimś innym świństwem, że nie zawsze to powietrze dobrze pachnie. Ono dzięki tego typu sytuacjom, które właśnie mają miejsce, jak dla mnie przynajmniej, na wystawach, w tego typu sytuacjach, nie wiem, w teatrze, czy w każdym razie tam, gdzie w literaturze, tam, gdzie mamy do czynienia z kulturą artystyczną, i ja się po prostu mam szansę dowiedzieć, czym oddycham. Tak? I ten taki, już można powiedzieć, zbanalizowany, sztandarowy przykład tego, wiecie, tych lat 30. tam, prawda, i ekspresjonistów niemieckich, którzy czuli smród w powietrzu, piersi, zanim jeszcze on się wydarzył. On dla mnie jest cały czas aktualny, to znaczy ta mechanika działa, moim zdaniem. To nie jest tak, że nie chcę przez to powiedzieć, że nie warto mówić o kryzysie, zawsze warto. I ja myślę, że nie mam takiego problemu, żeby na przykład w Lublinie z ludźmi kultury rozmawiać o kryzysie instytucji, o kryzysie twórczości, o kryzysie postaw, o kryzysie bardzo wielu rzeczy, które są im bliskie, do których oni przywykli. Jesteśmy na to otwarci, jest odwaga. Natomiast też chodzi mi o to, żeby nie stracić czegoś z pola widzenia, co może po prostu cały czas ma sens, nie? To znaczy ta relacja. Myślę, że to też jest pytanie o to, co nowego właśnie się w polu widzenia powinno pojawić. I tutaj chyba pełna zgoda, że sztuka jest takim narzędziem wczesnego wykrywania. Może być, tak? Bo bywa z tym oczywiście różnie. Ale no, pytanie też dotyczy tego, czy coś już umiemy i możemy dalej zastosować. Zastanawiałam się właśnie, pani wymieniała taką liczbę 300 wolontariuszy, tak? Którzy zaangażowali się w działanie stowarzyszenia teraz w tym kryzysie. Czy to jest dużo, czy to jest mało, prawda? Kiedy myślimy o tym, że to za każdym razem jest jakaś osobista decyzja, życie tej jednej osoby i całej rodziny, jakichś bliskich wciągnięte z jednej strony, z drugiej strony właśnie, czy mamy tutaj potencjał na budowanie innego społeczeństwa, jakoś mądrzejszego, jak powtórzę jeszcze na dodatek, bez, czy w każdym razie z dyskusyjnym wsparciem instytucji centralnych, bo nie chcę tutaj wchodzić w taką odwieczną dyskusję, prawda, ludzie czy procedury, system czy mikroskala. Wydaje mi się, że jedno i drugie. Trochę pytanie o to, jak się te poziomy powinny na siebie przekładać, zaplatać właśnie, łączyć i trochę to jest to pytanie o taki, właśnie mówię, nie tyle o projekt nowego społeczeństwa, tylko pytanie o to, czy mamy narzędzia, żeby to, co się dobrego jakoś wydarzyło, jakiś rodzaj energii, który się być może uwolnił, jakieś rozpoznania, które się pojawiły, mogły zapracować na jakąś szerszą skalę. Minisystem. Cieszę się, że pani o tym powiedziała, o tych poziomach, bo też mam kłopot z odnalezieniem się w tej dyskusji, ponieważ rozmawiamy na tak wielu poziomach, że ja nie wiem, do czego mam się właściwie odnieść. Bo jestem i przy tym, że trzeba robić diagnozy i rozmawiać z ludźmi, ale jestem też przy tym, że na tym nie może się to skończyć, że powinniśmy sobie wyznaczyć jakieś cele i coś z tego powinno dla nas wynikać. Ale jeżeli rozmawiamy o tym, jak wyzyskać pewne lekcje, które się tutaj wydarzyły nam w ostatnim już prawie roku na tych dwóch kryzysach uchodźczych, czy właściwie na jednej katastrofie humanitarnej, a na drugim kryzysie uchodźczym, to tak naprawdę można by znowu rozmawiać na bardzo wielu różnych poziomach, od takiego poziomu zupełnie centralistycznego, czyli zaplanowania pewnych długofalowych działań związanych z tymi kwestiami integracyjnymi, rozpisania sobie lokalnych polityk, które w końcu mogłoby się w naszym kraju wydarzyć, bo wszyscy są do niej gotowi właściwie poza politykami. Jak myślę sobie o polityce, no to o takim właściwie i dokumencie, ale też takiej sytuacji, w której jesteśmy w stanie wielopoziomowo porozmawiać o wyzwaniach, które stoją, ale nie
o tym, co nam się wydaje, tylko o tym, jak jest, czyli w takiej dyskusji, która jest oparta o rzetelną diagnozę, które gdzieś się tam pojawiają, tak? Tylko że ta akademia nigdy się nie pojawia z kolei w takich dyskusjach popularno-naukowych czy w ogóle publicystycznych, więc dobrze by było ją do tego wprzęc. Natomiast takie polityki to też są polityki znowu jakby już na każdym poziomie włączające, to znaczy w tych dyskusjach powinni uczestniczyć wszyscy gracze, także ci społeczni, także ci migranci, także ci uchodźcy i ona powinna jakoś tak partycypacyjnie zafunkcjonować w tym społeczeństwie, no ale jednocześnie powinna być zabudżetowana, zaplanowana, te wszystkie takie strategiczne rzeczy powinny się wydarzyć. Natomiast z drugiej strony, jak myślę sobie o jakichś takich systemach, które teraz mi przychodzą do głowy, jak wszystkich Państwa posłuchałam, no to jeszcze być może jest do wzięcia trochę z takich lekcji Core Humanitarian Standards, czyli tego właściwie, na czym my w tym momencie opieramy swoją pracę na kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i teraz na tym kryzysie uchodźczym związanym z wojną w Ukrainie. Czyli na takich standardach, które pozwalają nam dobrze wykonywać swoją pracę. Dobrze, czyli nie krzywdząc tych wszystkich ludzi, z którymi mamy do czynienia, zarówno swoich pracowników, wolontariuszy, jak i przede wszystkim ludzi, którym tą pomoc niesiemy. I to no harm jest jednym z kluczowych w ogóle aspektów myślenia o tego rodzaju pomocy. Ale to też jest znowu nieustanna diagnoza i sprawdzanie tego, nie co nam się wydaje, co ludziom jest potrzebne, tylko pytanie ich o to, co ludziom jest potrzebne i to pytanie w taki sposób, żeby oni mogli faktycznie w bezpieczny sposób o tym powiedzieć. To jest też taka pomoc, która dociera na czas, ale też w tym czasie, który jest potrzebny na to, żeby ta pomoc dotarła. To jest nieustanne sprawdzanie jakości naszych usług i pytanie o to tym, którym te usługi świadczymy. Jak Państwo oceniacie pracę naszych pracowników, pracownik, wolontariuszy, wolontariuszek, jak oceniacie to, co od nas dostaliście, ale to jest także te kwestie związane właśnie z zapisami antydyskryminacyjnymi, antymobbingowymi, czy przeciwdziałającymi wykorzystaniu pracowniczemu, w tym wykorzystaniu seksualnemu. To jest podnoszenie kwalifikacji całego zespołu i myślenie tak wieloaspektowo o tym, czyli zarówno o stafie, jak i o wszystkich wolontariuszach i wolontariuszkach. Czyli też takie myślenie o tym, że ta sytuacja wymaga od nas nieustannego, nie tylko bycia w kontakcie z tymi ludźmi, ale także doskonalenia tej swojej wiedzy i tych swoich umiejętności. No i wreszcie też taka ścieżka skarg i zażaleń, czyli to znowu taki bezpieczny mechanizm ku temu, żeby te osoby, które zostały w jakiś sposób skrzywdzone także tą pomocą czy tym serwisem, mogły w bezpieczny sposób to zgłosić i żeby to coś nam robiło. Tak? Czyli to nie jest pusta skarga, tylko ona coś robi tej instytucji czy organizacji, która to zgłasza. Natomiast ja sobie myślę, że no w ogóle kluczowe jest to stawianie sobie celów, czyli właściwie po co my istniejemy i co my chcemy zrobić w tej sytuacji, w której się obecnie znaleźliśmy i w jaki sposób możemy skoordynować swoje działania, czyli że tutaj mamy jakieś zasoby, a tu mamy jeszcze jakieś, więc nie powielając swojej pracy, korzystajmy z tego, co już zostało zrobione. Dziękuję bardzo. Mi się wydaje, że tu nastąpił jakiś rodzaj zgody w tych wypowiedziach właściwie od początku, odkąd w ogóle padła kwestia nieudanego włączania czy takiej niespełnionej inkluzywności. To znaczy, gdybym miała to jakoś spróbować podsumować, to tym warunkiem ekonomii troski byłaby komunikacja maksymalnie pozioma i maksymalnie gęsta. To zależy kiedy. Bo maksymalnie pozioma jest wtedy, kiedy nie mamy kryzysu. Jeśli mamy kryzys, musimy postawić strukturę pionową, bo inaczej ludzie, których zaangażujemy do pracy, nie będą wiedzieli, w jaki sposób mają funkcjonować.
Tak, to rozumiem też, ale tutaj chodziło mi też o ten poziom, w którym nie zapominamy o tych, którzy są właściwymi odbiorcami czy potrzebującymi i którzy nie mogą być przedmiotem opieki, tylko powinni być podmiotem tej opieki, troski, więc natomiast tutaj cały czas jestem też po stronie systemu, naprawdę. Dorzucił jedno słowo do tego systemu, bo to się absolutnie zgadzam z tym, co powiedziała Anna, to znaczy, bo to też zahacza o takie pojęcie leadership, to znaczy innego rodzaju przywództwo w kryzysie, innego rodzaju wtedy, kiedy kryzysu nie ma. I to się bardzo różni, to znaczy to pionowe poziomy, to jest bardzo, bardzo wyraźne, pełna zgoda. Zanim zgodnie z obietnicą oddam głos na ewentualne ostatnie statementy i manifesty lub tym podobne, chciałam zapytać, czy jeszcze ktoś może z Państwa chciałby coś dorzucić do tej dyskusji? Nie widzę. Bardzo proszę. Jedno zdanie, naprawdę. Dzwoni do mnie mój syn, 23 lata, informatyk, jednocześnie studiuje filozofię. I mówi, tata, jestem w stanie się dogadać z każdym informatykiem i z żadnym filozofem. Oni są w stanie powiedzieć tylko, co który filozof napisał, na której stronie, na którym akapicie. To jest jakby definicja też do tych młodych. Dziękujemy bardzo za podsumowanie nas. Proszę bardzo, czy ktoś z Was jeszcze chciałby coś ważnego, coś umknęło, coś dorzucić do naszej rozmowy? Ja może tylko jeszcze powiem, że skoro mówiliśmy o solidarności i trosce, to oczywiście mówimy o niej trochę o tych nieobecnych, tak, których chcemy otaczać jakby tą naszą solidarnością i troską i nie wiemy, czy oni są przedmiotem, czy podmiotem, bo chcielibyśmy podmiotowo, a nie do końca nam wychodzi. Ale zawsze jest też jeszcze taki apel o to, żeby no, jakby, jak już jesteśmy jakimś tam środowiskiem, grupą społeczną, i tak, to jest solidarność taką wewnętrzną. I na przykład wiecie, wyskoczę z takim swoim. Bo to jest tak, że doświadczenie opieki, które naprawdę jest ogromnie jakby trudne i to już tutaj też pan dobrze to scharakteryzował. Na przykład wydaje mi się, że coś takiego jak taki coming out, takie wyjście z naszym jakby, bo bardzo wiele osób jest w kryzysie, nawet w naszym jakby środowisku, wśród ludzi kultury, pracowników instytucji kultury, już nawet nie mówię o naszych odbiorcach, bo to już jakby na dalszym planie, ale jeżeli na przykład w ramach organizacji, jednostki i tak, róbmy te coming outy takie też opiekuńcze, że mam w domu babcię, mamę, tatę i tak dalej, bo to jest jedna z form właśnie radzenia sobie z kryzysem indywidualnym, jednostkowym poprzez solidarność i troskę. I to się okazuje, że to jest też jakby wcale takie nieoczywiste, że ludzie nie komunikują o swoich indywidualnych kryzysach w tych społecznościach mikro, których są, czyli są jest miejsce pracy. Mówimy o przemocy, o mobbingu i tak dalej, a nie mówimy o tej sytuacji, że jakby ktoś nie jest w pełni sprawny w pracy, bo ma jakby poważne obciążenie w warunkach domowych, w swoim środowisku domowym. I to jest jakby już taki apel do wszystkich, żeby właśnie róbmy te coming outy takie też związane z tym, że jesteśmy, opiekujemy się kimś. Jakby, i wtedy jakby możemy liczyć na solidarność ze strony naszych kolegów, koleżanek z pracy, zespołu i tak dalej. Także to jest nawet taka mała rzecz. Dzięki. To ja też. To w takim razie bym chciała powiedzieć o dwóch rzeczach. Przede wszystkim o tej podmiotowości osób, którym świadczymy jakąś pomoc. Im krócej będziemy świadczyć tą pomoc, tym lepiej. To znaczy naszym celem powinno być jak najszybsze sprawienie, że te osoby się usamodzielnią i że nie będą nas w ogóle potrzebować. To jest ten model absolutnie docelowy, ale musimy sobie też jakby wymyślić trochę w tym swoim planie działania, no ten właśnie exit plan, czyli ten moment, w którym albo my się zawiniemy ze swoimi działaniami, bo one nie będą już potrzebne i adekwatne, no albo te osoby będą też miały swój exit plan na moment, w którym nie będą już do nas przychodzić i nie będziemy ich musieli wspierać. A druga rzecz to jest to oczekiwanie wdzięczności, z którym od jakiegoś czasu się mierzymy. Wyobrażam sobie, że ta sytuacja karmi wiele różnych ego w nas i tych powodów, dla których angażujemy się w pomoc uchodźcom i uchodźczyniom jest pewnie cała masa. Natomiast oczekiwanie wdzięczności to jest taka sytuacja, która znowu wpycha nas trochę w takie paternalistyczne, taki paternalistyczny kanał, który sprawia, że no ani nie mamy do czynienia z sytuacją
równych stron, ale też z takimi zawiedzionymi nadziejami i takim oczekiwaniem, że ktoś się potem mną zajmie i mi będzie współczuł, że jakaś osoba mi nie podziękowała za to. Więc jeżeli oczekujemy tej wdzięczności albo wyobrażamy sobie później jakieś laury, medale, dyplomy za to, co robimy, to może warto rozważyć i zająć się czymś innym, bo nie dlatego się takie rzeczy robi. Nie dla pierwszego miejsca w Eurowizji. To jest co innego. Zuzanna? Myślę, że patrzę, bo ja tak staram się z czułością patrzeć, czy mamy jakieś głosy. Ja z tego, z naszej rozmowy rozumiem też i to wynoszę, że potrzebujemy no, tego spotkania się gdzieś w środku. To znaczy, to też wybrzmiało trochę między wierszami, że to, że mamy istotne doświadczenie w ogóle kryzysu politycznego, też przekłada się na inne kryzysy. To znaczy, to, że mamy wojnę, jest bezpośrednio związane z tym, w jakich społeczeństwach funkcjonujemy, no bo to wyboru takich, a nie innych polityków, polityczek doprowadzamy. Więc jeżeli możemy też odejść od tej głębokiej polaryzacji społecznej, która nam nie sprzyja nijak, to też możemy odejść od polaryzacji pomiędzy systemem a mikroskalą i brać to po prostu wspólnie. Jeżeli nie ma głosów, a na razie nie widziałam, to myślę, że możemy powoli zmierzać ku końcowi. Tak, bardzo dziękujemy wszystkim obecnym, oglądającym nas online, a przede wszystkim wszystkim tutaj uczestnikom i uczestniczkom. Mam nadzieję, że spotkamy się w Warszawie w październiku na dalszej dyskusji, mam nadzieję, że bardzo konstruktywnej, a już jutro zapraszamy do Rzeszowa, gdzie kolejna rozmowa, tym razem właśnie z instytucjami, z osobami z tego miasta. Bardzo dziękuję. Dziękuję.